4412, podjęcie uchwały w sprawie autobusu linii 422. Jest to projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, w imieniu której zabierze głos kolega Dziedzic. Ja zabieram się. Kolega Dziedzic, bardzo proszę. Mam drodzy na Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Publicznego. Powstał projekt uchwały dotyczący zmiany przebiegu linii autobusowej 422. Jest to projekt, który powstał na bazie wniosku trzech radnych, pana Wisława Wojnarskiego, pana Jana Kawy i pana Stanisława Walczaka. Dyskutowaliśmy nad tym tematem dosyć długo. Dyskusja była dosyć burzliwa. Padło wiele różnych zdań na ten temat. Niemniej w dyskusji wyłonił się projekt tej uchwały z przebiegiem linii 422 autobusowej. Wkrótce powiem, że to będzie, powiedzmy, przebieg linii, który będzie prowadził do Kantorowic, do ewentualnej przyszłej pętli nawrotkowej, na której autobus dokona nawrotki i będzie kontynuował przebieg do pętli końcowej w Zesławice. W formie prawdopodobnie, jeżeli ZIHIT to zaopiniuje i wejdzie to, powiedzmy, w stan realizacji po przegłosowaniu ewentualnie naszej uchwały, w takiej formie, że będziemy chcieli ku temu zmierzać, powiedzmy, jako, powiedzmy, komisja, ewentualnie opiniując dalszy bieg, powiedzmy, poszczególnych kroków, żeby autobus, który dojedzie do Zesławic po nawrotce w Kantorowicach, kontynuował bieg do pętli na Alei Przyjaźni. Dlaczego? Żeby nie wydłużać czasu trwania podróży mieszkańcom Zesławic. Autobus, dokonując nawrotki w Kantorowicach, będzie zostawiał ludzi, którzy będą chcieli przyjechać do Kantorowic, będą kończyli swój bieg na nawrotce. Ludzie, którzy będą chcieli wyjechać z Kantorowic, w tym momencie wsiądą do tego autobusu. Będą mieć, powiedzmy, tą trasę trochę dłuższą, bo około 10 minut do pętli na Zesławicach. Tam mieszkańcy Zesławic wsiądą do autobusu i autobus od razu będzie kontynuował jazdę na pętlę na Alei Przyjaźni. Czyli będzie to taka, jak gdyby, nawrotka z wysiadką w Kantorowicach na ewentualnie powstałej pętli nawrotkowej i ludzie z Kantorowic będą mogli skorzystać z tego autobusu, jak i zarówno mieszkańcy Zesławic. Jest to, mi się wydaje, taka kompromisowe rozwiązanie, bo nie pozbawiamy ani mieszkańców Zesławic autobusu, a z kolei znowu dzięki, powiedzmy, temu projektowi korzystają z powstania, powiedzmy, jakichś możliwości komunikacji autobusowej mieszkańcy Kantorowic. Kompromis. Komisja 6 głosami za przyjęciem w tej formie projektu. 6 głosów. Proszę, 6 głosów za, 1 przeciw, 2 członków komisji nie brało udziału w głosowaniu. Tak przebiegało głosowanie na komisji, moi drodzy. Dziękuję bardzo. Proszę wszystko. Tak. Dziękuję bardzo. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Pierwszy kolega Kawa. No zabierałeś głos przed chwilą i przeszkadzałeś panu Dziedzicom. Po kolei kolega Wojnarski, bardzo proszę. Ja może prosić państwa radnych o poparcie tego właśnie tej uchwały, która będzie głosowana, ze względu na to, że ja uważam, że tak jak wcześniej kolega Andrzej mówił, to niczym nie przeszkadza, żeby ten autobus wjeżdżał, wyjeżdżał i stąd już nie wjeżdża, jedzie dalej. Natomiast bardzo to pomoże ludziom starszym, którzy chodzą na przykład do lekarza, idzie pod górę godzinę czasu, żeby zdążyć na autobus na którąś tam godzinę i dojechać do lekarza. No to ja myślę, że kiedyś wszyscy będziemy starsi, może nie daj Boże, bo to nikt nikomu tego nie życzy. Natomiast są takie sytuacje, że osoba starsza do lekarza musi godzinę wcześniej po drodze stawać, żeby dojść do autobusu. To jest, no, niefajne. Przy okazji ten autobus właśnie wziąłby tego człowieka, jednego czy drugiego, czy nawet dzieci do szkoły, objechałby w koło, nic się nie stanie na pewno. Natomiast drugą sprawą jest sprawa też firmy Kondektor. Do firmy Kondektor na nogach dochodzi, tam jest zatrudnione 200 osób. Jak wiadomo, no, w tej chwili jest to bezrobocie bardzo duże. Musimy dbać też o miejsca pracy,
I te i ludzie wszyscy chodzą z przystanku z ulicy Młodzieńka na dół na nogach, czy tam przy okazji ktoś ich zabiera samochód, zjeżdżają na dół. To jest też ważna sprawa, żeby to wziąć pod uwagę. I trzecia sprawa, są tam działki, które wysiadają na przystanku na żądanie, przechodzą przez działkę prywatną, gdzie tam mają różne problemy. Tych działków też jest sporo. Także ja myślę, ten autobus jak będzie wjeżdżał tylko i wyjeżdżał i w ogóle nie będzie zajeżdżał powrotną drogą, nie będzie wracał do kontroli, myślę, że wszystkie strony powinny być zadowolone i myślę, że no, prosiłbym o przegłosowanie w tej wersji, żeby jakoś to było w miarę rozsądnie dla jednych mieszkańców i dla drugich mieszkańców, bo to jest ważna sprawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolega Zaliński, bardzo proszę. Dziękuję. Więc oczywiście kolega Andrzej powiedział, że na komisji było bardzo burzliwe, bo było, to nie ulega wątpliwości. Ja chciałem powiedzieć tak, że nikt nikomu niczego nie odbiera, jeżeli chodzi o prawo do posiadania komunikacji. Wychodząc z założenia, które miasto preferuje, tak zwanego zrównoważonego rozwoju, jest to potrzebne dla wszystkich, zarówno dla Węgrzynowic, Łuczanowic, Kantorowic, Zesławic. Nas najbardziej oburzyła jedna rzecz. Zawsze liczyłem na partnerstwo i współpracę między osiedlami, między stowarzyszeniami też. A nas bardzo oburzyła tutaj jedna rzecz. Byliśmy bardzo oburzeni, że sąsiedzi podjęli działalność po pierwsze bez porozumienia i konsultacji z nami, o takim pomyśle, ale też bez porozumienia i współpracy z Radą Dzielnicy. Uważałem i podkreślałem to na komisji, że można było się najpierw spotkać, omówić w naszym wąskim gronie tą sprawę, wypracować jakiś kompromis, a później ewentualnie stworzyć z tego coś, co by zadowoliło wszystkich mieszkańców. Ja jedno chciałem podkreślić, że Zesławice są naprawdę dość dużym skupiskiem mieszkańców. Tam mieszka około, proszę Państwa, 1200 ludzi w jednym miejscu. I doskonale Państwo pamiętacie, że przez ostatnie lata byliśmy traktowani, jeżeli chodzi o autobus 122, bardzo po macoszemu, bo jeszcze w zeszłym roku między godziną 18 a 22 przyczekało się godzinę 20, godzinę 15 na wzgórzach na pętli. Tam jest spółdzielnia Ceramic, która posiada 5 bloków, to jest 130 mieszkań, Krak System 4 bloki 97, Wiejski Zakątek Nowe Osiedle 3 bloki 72 i Nowe Jednorodzinne w Dłuż Morcinkach. To jest, proszę Państwa, 300 mieszkań, około 1200 osób. 422 zostało doprowadzone przy okazji otwarcia szpitala polistycznego i ten autobus miał kończyć pętlą koło szpitala i wracać z powrotem. Został wydłużony do Zesławic i bardzo byśmy się z tego cieszyli, bo wyjazd skończył się w 20 minut. I tak jak mówię, ja jestem człowiekiem kompromisu i uważam, że należy rozmawiać. Ale tak jak mówię, pismo powstało z naszej strony bardzo stanowcze i bardzo zostało wysłane do przewodniczącego i do innych organów, między innymi do ZIKI, i do pana prezydenta przez nasze stowarzyszenie. Napisała to pani prezes Ewa Maurer, bo jeżeli chodzi o, że tak powiem, obejście konsultacji i współpracy, w tym było na nas wielkim zaskoczeniem i po prostu no, po części poczuliśmy się zlekceważeni. Więc ja jeszcze raz potwierdzam i mówię, że nikomu nikt niczego nie odbiera, ale proszę Państwa, nie taką metodą, nie tym sposobem. Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze, to jeszcze moment w pierwszej kolejności, a później tak. Drugi głos. Ja mam takie pytanie techniczne, to znaczy po pierwsze, my tu mamy w uchwale pozytywnie zaopiniować na wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej, to znaczy myśmy dostali jakieś pismo z IKIT-u, żeby podjąć stosowne stanowisko w tej sprawie, czyli oni już wiedzą, że taki pomysł, znaczy no wiedzą o tym, no i do nas się zwrócili. Czy w ogóle chodzi mi o taką techniczną sprawę, bo czy ten autobus jest w stanie tam dojechać bezpiecznie, bo tam jest wąsko. Nie wiem, czy, no nie, czy ten ZIKIT już jakby rozeznał sprawę, że, no, że puszczą tam ten autobus i będzie bezkolizyjnie, że na przykład jak jakieś auto przejedzie, to nie będzie jakiś tam problem, żeby nie został na jakimś dużym odcinku. No nie wiem, czy to po prostu jest technicznie możliwe, bo czy chyba, że my traktujemy tą naszą uchwałę taką intencyjną, że na razie po prostu zgłaszamy taką prośbę i
ktoś tam to będzie oceniał i stwierdzi, że no niestety się nie da. Proszę Państwa, to ja tu wyjaśnię. My działamy, opiniujemy na wniosek. Do Rady Dzielnicy w dniu 4 października wpłynęło pismo następującej treści. Dotyczy wniosku Stowarzyszenia Nasze Kantorowice w sprawie skierowania linii autobusowej 422 na trasę Szpital Okulistyczny Kantorowice. I czytam to pismo. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w załączeniu przesyła do zaopiniowania wniosek Stowarzyszenia Nasze Kantorowice w sprawie przekierowania linii 422 z trasy Szpital Okulistyczny Zesławice na Szpital Okulistyczny Kantorowice. Dodatkowo tutejsza jednostka przesyła kserokopię odpowiedzi na wniosek udzielonej przez zastępcę prezydenta miasta Krakowa, pana Tadeusza Trzmiela, która zawiera informacje dotyczące podjętych działań w przedmiotowym temacie. Ze względu na fakt, że skierowanie linii autobusowej numer 422 do Kantorowic spowoduje znaczące pogorszenie obsługi mieszkańców Zesławic, tutejsza jednostka zwraca się o podjęcie uchwały zawierającej stanowisko dzielnicy. Ale proszę Państwa, widzę, że tutaj są liczne zapytania, to ja jestem zobowiązany przedstawić cały komplet pism, który wpłynął w tej sprawie do Rady Dzielnicy. Załączone do tego pisma ZIKIT-u, które wpłynęło 4 października, jest pismo, które Stowarzyszenie Nasze Kantorowice wysłało do prezydenta miasta Krakowa. A w tym piśmie czytamy: Stowarzyszenie Nasze Kantorowice oraz mieszkańcy naszego osiedla zwracają się z uprzejmą prośbą o zmianę trasy linii autobusowej numer 422 na odcinku Szpital Okulistyczny Zesławice na Szpital Okulistyczny Kantorowice, ulicę Zakole, działka numer 140. Od lat mieszkańcy Kantorowic pokonują nawet półtora kilometra pieszo na najbliższy przystanek autobusowy. Ulica Kantorowicka nie posiada chodników. Rodzice z obawy o bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze do szkoły zmuszeni są do odwożenia lub odprowadzania ich na wzgórza krzesławickie. Problem ten dotyczy również ludzi starszych, dla których 30-minutowy spacer stanowi nie lada wysiłek. Informujemy, że ulica Kantorowicka na odcinku Szpital Okulistyczny do skrzyżowania ulic Kantorowickiej i Gustawa Morcinka posiada takie same parametry jak ulica Kantorowicka na odcinku skrzyżowanie ulic Gustawa Morcinka i Kantorowicka do ulicy Zakole, działka numer 140, co umożliwia kursowanie i bezpieczne zawracanie pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie. Biorąc pod uwagę dobro i bezpieczeństwo mieszkańców oraz licząc na przychylność pana prezydenta, mamy nadzieję, że nasze osiedle po latach doczeka się linii autobusowej. Z wyrazami szacunku, Renata Kucharska, prezes Stowarzyszenia Nasze Kantorowice. Takie pismo wpłynęło do pana prezydenta Majchrowskiego, a w odpisie otrzymał je również ZIKI, czyli Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, oraz było skierowane ad acta. I w odpowiedzi na to pismo zastępca prezydenta miasta Krakowa, pan Tadeusz Trzmiel, wysłał pismo do pani Renaty Kucharskiej, prezesa Stowarzyszenia Nasze Kantorowice, w którym to piśmie czytamy. W odpowiedzi na pismo z dnia 10 września 013 w sprawie zmiany trasy linii 422
na odcinku szpital okulistyczny Zesławice na szpital okulistyczny Kantorowice informuję. Linia autobusowa numer 422 została utworzona poprzez skierowanie części kursów linii 122 przez szpital. Pogorszenie oferty. Przez szpital okulistyczny, co oznacza, że przekierowanie linii autobusowej numer 422 do Kantorowic spowoduje pogorszenie oferty w Zesławicach. Tym niemniej, biorąc pod uwagę wniosek Stowarzyszenia Nasze Kantorowice, dokonano analizy przejezdności i możliwości obsługi mieszkańców ulicy Kantorowickiej oraz ulicy Zakole. Podczas wizji w terenie stwierdzono, że parametry techniczne ulicy Zakole nie dają możliwości obsługi ulicy autobusem typu Midibus, nawet przy uwzględnieniu wprowadzenia jednokierunkowej organizacji ruchu na ulicę Zakole. Jednocześnie miejsce wskazane przez Stowarzyszenie Nasze Kantorowice, które miałoby służyć za pętlę autobusową, wymagałoby nakładów inwestycyjnych, co z kolei mogłoby zostać zgłoszone do budżetu miasta jako inwestycja dopiero na rok 2015. W związku z powyższym dokonano analizy terenów przy ulicy Kantorowickiej w celu zlokalizowania miejsca do zawracania linii autobusowej i wyznaczono możliwą do zajęcia pod teren pętli działkę numer 28/2. Jednocześnie ze względu brak opinii dzielnicy 17 dotyczącej zmiany trasy niektórych kursów linii 422 ZIKIT w Krakowie nie podjął dalszych działań mających na celu potwierdzenie możliwości przejazdu i zawracania linii do momentu otrzymania decyzji dzielnicy. W związku z powyższym informuję, że ZIKIT skieruje wniosek Stowarzyszenia Nasze Kantorowice w sprawie zmiany trasy linii 422 do Rady i Zarządu Dzielnicy 17 z prośbą o zaopiniowanie. W przypadku pozytywnej opinii Rady i Zarządu Dzielnicy 17 zostaną podjęte dalsze działania mające na celu wdrożenie Państwa wniosku. Ten komplet pism wpłynął do nas w dniu 4 października. Nie 14. W dniu 8 października, przepraszam, w dniu 8 października. Natomiast o sprawie dowiedzieliśmy się jako Rada Dzielnicy wcześniej, ponieważ w dniu 3 października wpłynęło pismo Stowarzyszenia Sympatyków Zesławic i Okolic Bez Granic. To pismo było adresowane do pana Jacka Majchrowskiego, prezydenta miasta Krakowa, do mnie jako przewodniczącego Rady Dzielnicy 17 i do dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, pana Jerzego Marcinko. I w tym piśmie czytamy: Szanowni Państwo, oburzeni informacją o działaniach podjętych przez mieszkańców Kantorowic w celu przeniesienia do Kantorowic linii autobusu MPK 422, które obecnie ma zajezdnię w Zesławicach, w imieniu mieszkańców Zesławic, w tym mieszkańców osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Ceramik, TBS Krak System, osiedla Wiejski Zakątek oraz wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców domów jednorodzinnych chcemy stanowczo zaprotestować przeciwko takiej decyzji. Od wielu lat nie ustajemy w wysiłkach na rzecz poprawy komunikacji miejskiej w Zesławicach. Wielokrotnie monitorowaliśmy w tej sprawie do władz miejskich i do ZIKIT-u. W Zesławicach powstają nowe budynki mieszkalne, w tym wielorodzinne, dla których atrakcyjna obsługa transportem zbiorowym jest dodatkowym atutem. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
z uwagi na znaczący potencjał pasażerski powinna być obsługiwana przez transport zbiorowy, którego częstotliwość kursowania skutecznie zachęca mieszkańców do pozostawienia swoich samochodów w domu i dojazdu do pracy autobusem. Obsługa obszarów o większej gęstości zaludnienia transportem zbiorowym jest bardziej efektywna ekonomicznie niż obszarów o zabudowie jednorodzinnej, rozproszonej. Osiedla w Zesławicach to zatem duże skupiska mieszkańców, nieporównywalne z ilością mieszkańców osiedli peryferyjnych o zabudowie jednorodzinnej, takich jak Kantorowice. Przy osiedlu Zesławice zlokalizowane są także liczne wspólnoty właścicieli ogródków działkowych, do których osoby, szczególnie starsze, dojeżdżają autobusem. Nasze wysiłki zaowocowały wreszcie sukcesem w postaci stworzenia linii 422 wspomagającej istniejącą dotychczas linię 122. Zapełnienie autobusu już na pierwszym przystanku w Zesławicach, zwłaszcza w godzinach szczytu, pokazuje, że zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu do 20 minut po stworzeniu linii 422 skutecznie zachęciło mieszkańców do zmiany środka transportu z samochodu na autobus. Zdecydowanie chcielibyśmy zatem zaprotestować przeciwko ewentualnemu pozbawieniu nas linii 422 i ponownemu zmniejszeniu kursu w ciągu godziny w kierunku Zesławice, Wzgórza Krzesławickie, Zesławice. Nie partykularne interesy czy ambicje lokalnych działaczy, ale obiektywny interes społeczny i względy techniczne powinny być brane w tym względzie pod uwagę. A interes społeczny w sposób oczywisty leży po stronie mieszkańców Zesławic, co potwierdza napełnienie każdego z kursów autobusów 122 i 422. Linie te są jedynym połączeniem nas z pozostałymi częściami Krakowa. Zmiana trasy linii 422 kursującej po ulicy Kantorowickiej z pętlą autobusową na terenie zakładu Konwektor po pierwsze nie będzie efektywna ekonomicznie. Wzdłuż ulicy Kantorowickiej należałoby zlokalizować przynajmniej dwa przystanki autobusowe, do których docierać będzie bardzo mała liczba pasażerów z uwagi na niedużą liczbę domów, a po drugie parametry techniczne ulicy Kantorowickiej, przede wszystkim szerokość ulicy 4,5 metra oraz znaczący spadek podłużny spowoduje pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadmieniamy, że wykonanie przystanków dla autobusów musi spełniać warunki określone paragrafem 119 rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozumiemy wolę mieszkańców Kantorowic co do posiadania linii autobusowej, absolutnie jednak nie pojmujemy intencji działań podejmowanych w tym względzie kosztem sąsiadów. Tego typu działania prowadzą do ostrego konfliktu sąsiedzkiego, dlatego poruszeni zaistniałą sytuacją liczymy na zrozumienie pana prezydenta, władz dzielnicy i Zikitu w tym zakresie. Z poważaniem podpisali Ewa Maurer, prezes stowarzyszenia, Leszek Zaleński, radny dzielnicy 17. I szanowni państwo, żebyście państwo już byli zapoznani, bo widzę, że budzi to zaciekawienie, jest kompletem materiałów, jakie wpłynęły. W międzyczasie jeszcze, mianowicie 7 października, wpłynęło pismo z Zikitu, w którym czytamy. Zikit w Krakowie w uzupełnieniu pisma numer, które przeczytałem na początku, z dnia 3 października przesuwa pismo Stowarzyszenia Sympatyków Zesławic i Okolicy Bez Granic
ze względu na fakt, że skierowanie linii autobusowej numer 422 do Kantorowic spowoduje znaczące pogorszenie obsługi mieszkańców Zesławic, tutejsza jednostka ponownie podkreśla konieczność podjęcia uchwały zawierającej stanowisko dzielnicy i do tego pisma z IKIT-u jest załączone to pismo, które przed chwilą odczytałem, czyli pismo skierowane do prezydenta, do mnie i do dyrektora z IKIT-u. A oprócz tego jeszcze w dniu chyba 14 października tu poprosili mnie o spotkanie przedstawiciele Kantorowic, którzy to przedstawiciele przybyli w liczbie 5 osób z księdzem Krzyżowskim i z panią prezes Maurer. Tą drugą prezes, bo tamta prezes i ta prezes, panią prezes Kucharską, przepraszam, było jeszcze trzech członków stowarzyszenia Nasze Kantorowice i w trakcie rozmowy poinformowałem ich, że zostanie wdrożona procedura obowiązująca w Radzie Dzielnicy, to znaczy zostaną przekazane materiały do Komisji Praworządności, nawet podałem termin, kiedy Komisja Praworządności będzie obradowała i na posiedzeniu tejże Komisji Praworządności zapadnie decyzja odnośnie wniosku z IKIT-u. Oprócz tego państwo z Kantorowic zostawili na moje ręce pisma, które tutaj je odczytam i które zostały przekazane do pana przewodniczącego Dziedzica z prośbą o przedstawienie ich na posiedzeniu Komisji Praworządności, która będzie rozpatrywała tenże projekt uchwały. A te pisma to są takie. Rada i Zarząd Dzielnicy 17, Stowarzyszenie Nasze Kantorowice zwraca się z uprzejmą prośbą o pozytywne zaopiniowanie wniosku o obsługę ulicy Kantorowicy Kiej autobusem komunikacji miejskiej od skrzyżowania z ulicą Morcinka w kierunku mostu na rzece Baranówka. Utworzona w sierpniu bieżącego roku linia pomocnicza 422 nie tylko poprawia dostęp do wojewódzkiego szpitala okulistycznego, ale też znacząco zwiększa ofertę przewozową Zesławice Aleja Przyjaźni o 13-14 kursów w dni powszednie, 2-3 w soboty, 5-6 w dni świąteczne, załącznik 1 i 2. Te załączniki to są kursy po prostu rozkładu jazdy. Linia ta obsługiwana jest przez autobus typu midibus, który jeździ ulicą Kantorowicką od skrzyżowania z ulicą Kocmyrzowską do skrzyżowania z ulicą Morcinka. Parametry techniczne, w tym szerokość i jakość nawierzchni dalszej części ulicy Kantorowickiej są porównywalne, a więc nie stanowią przeszkody do objęcia obsługą takim taborem również mieszkańców osiedla Kantorowice. Z przystanku w osiedlu Kantorowice mogliby również korzystać mieszkańcy osiedla Zesławice oraz Działkowcy. Patrz załącznik 3. Na terenie osiedla Kantorowice nie ma obecnie żadnego przystanku komunikacji miejskiej. Mieszkańcy naszego osiedla oraz pracownicy firm zlokalizowanych przy ulicy Kantorowickiej 400 korzystają z przystanku na skrzyżowaniu Morcinka i Kantorowickiej lub na osiedlu Zesławice ze względu na specyfikę zabudowy, duże zagęszczenie przy historycznie najstarszej ulicy Zakole. Odległość wyżej wymienionych przystanków autobusowych od większości domów w osiedlu Kantorowice jest znacząca. Mapka sytuacyjna i przykładowe odległości, patrz załącznik 3. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku dzieci dojeżdżających codziennie do przedszkoli i szkół oraz osób starszych i lub chorych,